Alkoholowy zespół abstynencyjny, objawy i leczenie. Jak długo trwa alkoholowy zespół abstynencyjny? Alkoholowy zespół abstynencyjny, objawy i leczenie. Jak długo trwa alkoholowy zespół abstynencyjny? Alkoholowy zespół abstynencyjny rozwija się, kiedy CZ bowiek dotychczas pijący alkohol regularnie i w dukreskalnych ilościach nagle przestaje go spokreskalwa lub te kreska drastycznie zmniejsza przyjmowane dawki. Alkoholowy zespół abstynencyjny mokreska eby uci kreskaliwy i niegrozny, ale i stanowi nawet zagro kreska e niekreska lcia. Kiedy wice alkoholowy zespół abstynencyjny jest najbardziej groźny? Jakie leczenie stosuje się u osób, u których rozwinie się alkoholowy zespół abstynencyjny? Alkoholowy zespół abstynencyjny, w skrócie AZA, inaczej alkoholowy zespół podstawienny, stanowi jeden z mokreskaliwych konsekwencji nadukreskalwania, szczególnie przewlekle, alkoholu. Problem ten jest związany z nagłym całkowitym zaprzestaniem spokreskalwania alkoholu lub ze znacznym zmniejszeniem ilości jego przyjmowania. U rukreskanych osób alkoholowy zespół abstynencyjny mokreska esi rozwija po odmiennym czasie. Typowo do jego pojawienia się dochodzi w ciągu 24-48 godzin od zaprzestania picia alkoholu. Mokreska liwe jest jednak wystąpienie alkoholowego zespołu abstynencyjnego i ukreska w ciągu kilku, nawet dwóch, godzin po wypiciu ostatniego drinka. Teoretycznie alkoholowy zespół abstynencyjny mokreska esi pojawi u kakreska osoby, która nadukreska lwa alkoholu. Im jednak dany CZ bowiek przyjmuje alkohol w nadmiernych ilościach debukreska e i im większe ilości tego pebynu jest przez niego przyjmowane, tym ryzyko alkoholowego zespołu abstynencyjnego narasta. Przyczyny alkoholowego zespołu abstynencyjnego. To, co się dzieje z ludźmi spokreskalwającymi alkohol, jest znany prawdopodobnie kakreskademu. Umiarkowane ilości alkoholu mogą doprowadzić do wystąpienia u pijcego stanu bebogoci i relaksu, a tak kreska e skutkowa wesopkowatoci i poprawieniem nastroju. Alkohol wywiera tego typu działania przez to, kreska EWP bywa on bezpośrednio na czynno mózgu. Organizm CZ bowieka, który regularnie, i w dukreskalnych ilościach, pije alkohol, wykształca tolerancję na ten związek, przez co aby wystąpiły wcześniej spotykane efekty spokreskalcia alkoholu, taka osoba musi po prostu spokreskalwa coraz to większe ilości alkoholu. Alkohol jest substancją psychoaktywną, która WP bywa równie kreska na układy neuroprzekazników w układzie nerwowym. Regularnie wprowadzany do organizmu sprawia, kreska E dochodzi do zmniejszonej syntezy wielu neuroprzekazników, w tym m.in. dopaminy. Z tego w banie WZGL-du po gwałtownym zaprzestaniu picia alkoholowego dochodzi do nagłego zwiększenia ilości neurotransmiterów w układzie nerwowym, co sprawia, kreska E u pacjentów pojawia się ru kreska norodne objawy zespołu abstynencyjnego. Alkoholowy zespół abstynencyjny, objawy. Ze WZGL-du na dowiadczane przez pacjentów dolegliwości, wyru kreska niane jest dwie postaci alkoholowego zespołu abstynencyjnego. A godniejsza z nich określana jest jako niepowikłany alkoholowy zespół abstynencyjny.
przypadku, kiedy u pacjenta dojdzie do wystąpienia związanego z odstawieniem alkoholu napadu drgawkowego lub wtedy, kiedy u uzależnionego rozwinie się majaczenie dr.nne, delirium tremens przecinek biała gorczka alkoholowa, rozpoznaje się z kolei powikłany alkoholowy zespół abstynencyjny. Objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego szczególnie niepowikłanej postaci tego problemu mogłyby dolegliwość i okresanym stopniu nasilenia. U pacjentów, którzy nagle odstawi alkohol lub znacznie zmniejszy przyjmowane ilości tego pebynu, pojawia się MOK. Alkoholowy zespół abstynencyjny trwa od kilkunastu godzin, cz. Do kilku dni, rzadziej. Dr.nia typowo deboni, ale u pacjentów dr.mo.r. np. JZ lub powieki, rozdra.nienie, zbe samopoczucie, ogólne uczucie rozbicia, zaburzenia snu głównie w postaci bezsenności, objawy związane z pobudzeniem układu autonomicznego, takie jak wzrost ciśnienia tętniczego, tachykardia czy znaczne wzmokreskanie potliwości, nudności i wymioty, bóle giebowe. Wspomniane wykreska ej objawy a za pewno ci mogłyby dla pacjentów przykre i uci kreskaliwe, jednak kreska e ich występowanie raczej nie zagra kreska a kreska ciu pacjentów. A co więcej, dolegliwości te ustpój samoistnie w ciągu kilkunastu godzin, maksymalnie kilku dni. Oczywiście dzieje się tak pod warunkiem, kreska e pacjent zachowuje abstynencję od alkoholu. Znacznie szerszy zakres zaburzeń obserwowa mokreskana natomiast u osób, u których dojdzie do powikłanych alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Z drgawkami spowodowanymi odstawieniem alkoholu związane jest ryzyko urazu pacjent w napadzie drgawkowym mokreska e przeciekreska podczas takiego napadu na przykład. Z kolei w przypadku jeszcze cikreskaszego problemu związanego z zespołem odstawiennym, czyli podczas majaczenia dr.nnego, pacjenci mog dowiadcza wspomnianych wcześniej objawów niepowikłanego zespołu abstynencyjnego. Typowo objawy te przybiera jednak podczas delirium tremens znacznie większe nad kreska enie. Charakterystyczne dla tej jednostki jest jednak równie kreska to, kreska e związane s z ni tak kreska e i inne powa kreskane problemy, takie jak na przykład znaczne pobudzenie psychoruchowe, zmieniony rytm dobowy, pacjent jest nadaktywny noc, a odpoczywa za dnia, a tak kreska e dezorientacja i występowanie objawów wytwórczych, takich jak urojenia czy omamy. Z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi mogłyby powiązane równie kreska i inne zaburzenia. W okresie bezpośrednio po odstawieniu alkoholu u pacjentów mog pojawia się skutki przewlekłego nadukreskalwania alkoholu w postaci tzw. psychos alkoholowych, do których zaliczane jest np. halucynoza alkoholowa oraz psychoza korsakowa. Leczenie alkoholowego zespołu abstynencyjnego. W przypadku niepowikłanego alkoholowego zespołu abstynencyjnego zasadniczo leczenie tego stanu wcale nie musi być konieczne. Jeśli dolegliwości pacjentów nie jest znacznego stopnia, to wystarczające mokreska by samo po prostu nawadnianie organizmu i oczekiwanie, a kreska objawy zespołu odstawiennego ustpi. No ale kreska Y jednak podkreli to,
L niepowikłany alkoholowy zespół odstawienny zdecydowanie L przejw zespół powikłany i wtedy konieczne staje się zasięgnięcie pomocy medycznej. Majaczenie doktor N wymaga hospitalizacji z tego WZGL-DU. Stan ten prowadzi do wielu groznych zagrokresked. Wśród których na wymieni groźne zaburzenia rytmu serca czy depresji oddechów. Chorzy, u których rozwinie się delirium tremens, podlegajcie zbemu monitorowaniu. Wybór podawanych takim pacjentom leków uzależniony jest od tego, jakie to dolegliwości u nich dominuj. Standardowo wykorzystanie u chorych z majaczeniem doktor N-nym znajduj leki z grupy benzodiazepin. Korzystne jest tak podawanie chorym dawek suplementacyjnych witaminy B1, a liza u chorych wyrazne zarysowane objawy wytwórcze, to wtedy wykorzystanie znajdowa mok leki przeciwpsychotyczne. Warto wiedzieć, czy ryzyko wystąpienia alkoholowego zespołu abstynencyjnego powinno zniechca do odstawienia alkoholu? Na postawione pytanie odpowiedź jest jedna zdecydowanie nie. Najgroźniejsza postaza, czyli majaczenie doktor N, jest jednocześnie te najrzadziej spotykan. Ponadto z uzależnieniem od alkoholu zawsze warto walczyć, wszak skutki jego przewlekłego nadukrewania mog dotyczy w zasadzie tego nasz dół organizmu i naprawdę bywaj obbakane. Osoby, które podejmuje się walki z alkoholizmem, korzysta mog ze spotkań dla anonimowych alkoholików. Jak i mogłyby one leczone w placówkach specjalizujących się w leczeniu alkoholizmu. Druga z wymienionych możliwości polecana jest szczególnie osobom, które nadużywają alkoholu od wielu lat i u których przewidywane jest wystąpienie trudności w walce z uzależnieniem. Z leczenia w specjalistycznych placówkach mok jednak skorzysta równie i te osoby, które obawia się wystąpienia alkoholowego zespołu abstynencyjnego w takich miejscach nawet, jeśli problem ten pojawiłby się u pacjenta, to mok by byłoby szybkie udzielenie mu ewentualnej potrzebnej pomocy.